Puść. Kurzenianie azalii. Świeże pędy. Obcinamy na takie długości, aby jeszcze zostało jakieś oczka, żeby to mogło odbić. A następnie obrywam te liście. Zostawiam tylko taką łodygę. Na koniec w przygotowanej ziemi wykonuję otwór patykiem. Maczam ten świeży pęd w specjalnym proszku do ukorzenienia i osadzam go w tym utworze. I ugniatam. Trzeba dosyć mocno dognieść to, żeby wycisnąć całe powietrze z ziemi, by ziemia dobrze dolegała. No i to w zasadzie na tyle. Ukorzenienie azalii robi się pod koniec lipca, początek sierpnia.